Neymar przybywa do Fortnite, a więc dzisiaj opowiem wam, jak go zdobyć i przygotowałem też dla was specjalny konkurs, abyście mogli go odblokować. Opowiem wam też więcej, kim on jest, jak wykonać jego zadania oraz o tajnym turnieju z nagrodami, więc oglądajcie do końca. Cześć, z tej strony Deslop, a dzisiaj opowiem wam wszystko, co musicie wiedzieć o Neymarze. Dla tych, którzy jeszcze tego nie wiedzą, Neymar to obecnie jeden z najbardziej znanych zawodników na świecie, pochodzących z Brazylii. Ale miał on nawet swój epizod w słynnym serialu Dom z Papieru, gdzie zagrał rolę mnicha. Nie jest to zwykła osoba, ponieważ ten celebryta również uwielbia grać w różnego rodzaju giereczki. Między innymi Among Us, Counter-Strike czy też Fortnite. Nie tylko na boisku, ale również poza nim widać na jego twarzy uśmiech, kiedy wygrywa dobrze giereczkę. Takie streamy u niego to niemalże codzienność. Dlaczego o nim mówię? Bo jeszcze przed rozpoczęciem sezonu 6 Chaptera 2 zdało się znaleźć w zapowiedziach pewne podejrzenia, że to właśnie Neymar będzie postacią tego sezonu. Lakers jak zawsze nie mylili się, no i na początku już naszego sezonu pojawia nam się piękny napis Neymar, który będzie główną postacią tego sezonu. Już jutro pojawią się wyzwania Neymara, które pozwolą nam odblokować tajne i ukryte rzeczy w karnecie bojowym. W tym m.in. Neymara oraz jakieś tam właśnie zbieraki, ekrany wczytywania czy też muzyczki. Ja nagram dla was specjalny odcinek, w którym pokażę wam, jak wykonać te zadania, no i je zawsze jakieś tam strzelę protipki. A jeżeli wy chcecie mi pomóc, to nie zapomnijcie strzelić subskrypcję, tak aby nie przegapić żadnego filmu, no i zostawić łapkę w górę dla trochę większego zasięgu. Wszyscy wiedzieliśmy, że Neymar na pewno pojawi się w Fortnite, ale nikt nie wiedział, jak będzie wyglądać. To właśnie w ten weekend zaczęły lecieć nam różnego rodzaju trailery, które zaczęły pokazywać coś więcej na temat tego, jak będzie wyglądał skinek oraz czego możemy się jeszcze spodziewać. Na wskazanych przeze mnie filmach nie było wszystkiego tak dobrze widać, ale twórcy Fortnite szybko pomogli nam w rozwikłaniu tej zagadki, ponieważ już w niedzielę wstawili nam pełen trailer oraz pokaz skinka, przemian i tego, jak będzie wyglądać. Więc jeżeli przespaliście ten weekend i nie widzieliście tego filmu, to oglądajcie. I pewnie teraz jest jakiś wow, ale muszę wam to od razu powiedzieć. Tak, żeby mieć Neymara, trzeba mieć karnet bojowy i teraz pewnie jest jakiś buuu. Nie mam karnetu bojowego, jak mam to zrobić? Deslot, ratuj! Więc chciałbym was poratować, moi drodzy, ponieważ gramy w jednym zespole i strzelamy do tej samej bramki, więc nie zapomnijcie strzelić tutaj subika i łapki w górę. Ja przygotowałem dla was specjalny konkurs, w którym to dwie osoby będą mogły wygrać karnet bojowy, tak aby móc odblokować sobie Neymara i mieć spokojnie dostęp do tych skinków, prezentów oraz wiadome wszystkich skinów w karnecie. Co więc trzeba zrobić, aby wziąć udział w tym konkursie? Pamiętajcie, przede wszystkim zostawiamy subskrypcję na kanale, łapkę pod filmem tutaj i komentarz, dlaczego to właśnie ty chciałbyś wygrać karnet bojowy oraz pamiętajcie o hashtagu Deslot. Abyście mieli szansę odblokować jak najszybciej swoje ulubione skiny, to już w ten najbliższy piątek, 30 kwietnia, ogłoszę wyniki i dwie osoby otrzymają ode mnie karnet. Oczywiście chyba trzeba być najpierw was do znajomych, więc dam was do tych znajomych i wyślę wam karnecik. Także powodzonka! Neymar nigdy nie krył chęci współpracy z różnymi firmami, różnymi giereczkami. Wiem, że zgłosił się też do Counter-Strike, ale tutaj nie było żadnej odpowiedzi z ich strony. Dlatego też zgłosił się również do Fortnite'a. Fortnite szybko zadziałał i chwilkę potem, jak opublikował Fortnite już swój zwiastun, Neymar na swoim Twitterze też napisał post i pokazał, jak będzie wyglądać jego skinek oraz nie krył radości ze współpracy z firmą Epic Games. Oglądajcie sami, jaka była reakcja Neymara na pokazany specjalny film, jak będzie wyglądał jego skinek.
i rad, żebyście mogli dowiedzieć. Ja zaczynałem się obrigado pelo carinho, obrigado por essa confiança de poder fazer parte do jogo, né, do mundo que eu me amarro bastante, que eu gosto muito, e espero que todos os fãs, espero que toda a galera que joga Fortnite tenha curtido, espero que vocês usem muito e aproveitem. Valeu, a gente se vê no jogo. Abraço! Widać, że był on nieźle zaskoczony efektem pracy specjalistów od Epic Games, którzy naprawdę zrobili świetną robotę. Już jutro pojawiają nam się wyzwania Neymara, w których to właśnie będziemy mogli odblokować główny skinek, no i nie tylko. Zaraz wam powiem jeszcze, jakie są nagrody. Jeżeli chodzi o te zadania, to między innymi będą to zadania typu w tym stroju trzeba na przykład pokonać trzech przeciwników, albo strzelić gola, lub przebiec z piłką 500 metrów, więc nie wiem, czy pojawi nam się jakiś specjalny tryb, lub właśnie ten skinek będzie mieć jakąś fajną motkę, którą na przykład trzeba, nie wiem, piłkę kopać przez 500 metrów. To może być mega fajnie i ciekawe. Na pewno nagram o tym dla was specjalny jutro odcinek, więc nie martwcie się i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Co do nagród, wiem, że możemy tutaj mówić o zbieraku, możemy mówić o plecaku, skinie, przemianie tego skina, takiej emotce, ekranie wczytywania. I nie wiem, czy nie będzie jeszcze jakiejś muzyczki. A, i na pewno pojawi się jakaś lotnia, bo widziałem dwie fajne lotnie, także polecam serdecznie. Bardzo się cieszę, że Epic Games tym razem nie zastosował opcji, że tylko dla tych spoconych mamy skina, czyli wiecie, ten turniej o skina. Tym razem każda osoba, która ma karnet i wykona zadania, otrzyma darmowy skin Neymara, więc tutaj nie ma tego problemu. Ale odbywa się turniej, w którym można wygrać buty! Tak, dobrze usłyszeliście, buty to nagroda, którą właśnie można wygrać w turnieju Neymara, więc raczej ten turniej for fun, ponieważ zgarnia tą nagrodę tylko jedna osoba w Europie, tak jak na innych regionach. Ale dla tych, którzy się tutaj zastanawiali, czy wziąć udział, to bierzcie udział w tym turnieju, ponieważ dla każdej osoby, która zdobędzie 8 punktów na całym tym turnieju, zdobywa dodatkową emotkę w Fortnite o nazwie Kręcisz, Wygrywasz. Więc warto dla samej emotki zagrać w turnieju i zgarnąć sobie coś po gratisie. A dla tych, którzy jeszcze tego nie wiedzą, przypominam, że dodaję was za darmo. Wystarczy, że wejdziecie do mojego Instagrama i w wiadomości prywatnej wyślecie mi zdjęcie, że wspieracie mnie kodem Somiran w sklepie Fortnite. Dodatkowo dopiszcie swój nick z gry Fortnite i wyślijcie mi zaproszenie na mój nick Deslot YouTube. Wtedy jak zobaczę waszą wiadomość, że jest ten screenek, wasz nick oraz wysłane zaproszenie, to dodam was do znajomych i będziemy mogli wspólnie grać na customach lub grach z widzami. Ponieważ teraz każdy może zostać Neymarem, to ja jutro też będę chciał się nim stać i wykonać wszystkie zadania, aby zgarnąć jak najwięcej nagród. Mam nadzieję, że jutro również się widzimy na filmiku, a w środę specjalny film z unboxingu specjalnej paczki. Wszystko jest specjalne, bo będą też specjalne nagrody dla was. Także dzięki za oglądanie i do zobaczyska na kolejnym odcinku. Cześć!